Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Ściszcie odbiorniki, bo to, co się tutaj wydarzyło, to jest totalny rozpierdziel. I liczę też na rozpierdziel, jeżeli chodzi o łapki w górę, bo naprawdę pobijmy jakiś rekord, bo warto. No i tutaj wyświetlają się też osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał. Jeżeli też chcecie się tutaj pojawić, kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj. No a my startujemy. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj FIFA Bingo, a moim gościem jest Bejot. Witam serdecznie, panie Bejocie. No, witam serdecznie, panie Oskarze. Witam serdecznie wszystkich widzów. Moi drodzy, dzisiaj zagramy FIFA Bingo, a już też odcinek nagraliśmy do Bejota. Link do Bejota znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku, także wbijajcie, bo działo się i było wesoło. Oj, zdecydowanie. Także... humory nam dopisywały. Myślę, że dzisiaj też tak będą jest, dopisywać. Tak jest. Także warto sprawdzić ten odcinek. On już się pojawił. No, a my... myślę, że możemy zaczynać. Już na naszych ekranach widzicie planszę, co mamy ciekawego do trafienia. No oprócz tego dzisiaj otworzymy 6, 10 paczek. 2 za 81+, 2 za 83+, 5 za 25k i 1 za 100k. Myślę, że zaczniemy chyba od tych 81+, 83+. To 6 paczek, w końcu powiedziałeś 60 i się tak przez chwilę zamyśliłem. Może jak będzie dogrywka, będzie 60, także... Dobrze, może być 60. Dobra, a od których zaczynamy? Od których zaczynamy? Od tych najgorszych teoretycznie, czyli 81+. 81+, dobra, dobra. Tak jest, no to leci, pierwsza paczka, 81+. No i zobaczmy, czy coś ciekawego tutaj trafimy, okej. Dobra. U mnie są pierwsze ekrany. U mnie również, ale czekaj, kurczę. Natomiast... patrzę, no... tego pana... no nie. Oka, to nie jest. No nie ma. Było blisko, nie ma, było nie blisko, było blisko. Prawie, tak, prawie czerwone blisko. Diabły, prawie czerwone diabły. U mnie tutaj też. Czekaj. A tu podwójne ekrany, kurde. O, proszę. Dobra, to co, lecimy z kolejną? A, czekaj, bo tu muszę tu na transfer list dać, nie? Tego dobra. Tu. Już na Janusza tam ogarnię. Wszystko musi być, wiesz, tutaj. Nie ma marnotrawstwa. Budżet 50 milionów tak. Końców, no, ale nie... trzeba. Dobra, lecimy z drugą, tak? Tak jest, 81+, leci kolejna paczucha. No i zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj się... O, Rafi, u mnie brak ekranu, więc no, to pomijam widzisz, to idziemy po prostu. Tak samo, idziemy tak samo właśnie. Z brakiem ekranu. Ale... Kurczę! Też żaden zawodnik nie jest. No dobra, to biorę do klubu. Ale muszę jeszcze się przyjrzeć, czy na pewno nie ma farbowanych tutaj włosów. Okej. No nie wiem, powiem szczerze, no ale dobra, niech będzie. Okej. Do klubu, pyk. I tego to. Dalej lecimy? Tak. Ej, ale ja się boję, że ja coś pominę, nie? W sensie, że... No, ale się nie martw. No dobra, no, dobra. Przegrasz. No, najwyżej przegrasz. Dobra, no w porządku, dobra. Nie. Dobra, często doliczam, jak widzę, ale mogę nie zauważyć. Dobra, 83+, paka numer 1. Dopiero w tych paczkach za 25 i 100k się zaczną przeboje. No. A tutaj już mamy gwarantowane ekrany tak naprawdę. Tak jest. Bo to 83+. Kurczę. Okej. Bez walkoutu. Okej, ja już wiem, co to będzie. Nie! To jest niemożliwe po prostu. Duplikat tej samej karty, co 81+, nie? Chłopie. Okej. Ja tak ale patrzę... Ale to się nie liczy jako ta sama narodowość w paczce, nie? Nie. Bo to musi być w jednej paczce, nie? Te a, w jednej. Dobrze. Tak. Dobra, to dalej lecimy. Dobra, ja mam wrażenie, że on sobie jeszcze pofarbował na czarno. No ale no nie, dobra, już nie będę tutaj kręcił. Dobra. No, ale czekaj, bo ja to nie wiem, co z nim zrobić. 8-4 overall, co ja mam skwikselować? Panie, jolo, no. Dla dobra, widzów. Dobra, kwiksel poszedł, koniec. Dobra, mnie już leci kolejna. Dobra, poszła kolejna, już go nie Okej. Okay. No dobra, no nie, no to też nie jest zawodnik, z którym podbijemy świat, jak tak patrzę. Dobra, mamy walkout. Wow. Jest, uuu, ale siadło. O kurde. No, to możesz mi tam zaznaczyć. A mam powiedzieć? No dobrze, no jest to zawodnik overallu 90, zgaduj. Co? Uhu. Toni Kroos. Co? Nie. Ale byłeś blisko, ta sama narodowość. Niemiec 90, czyli Ter Stegen. Tak jest. O proszę, no to ładnie. Ale ja mam farta w tych paczek, ten 8-3. Bardzo mi to się dobra. No to nieźle, ja sam mówię, że tam coś ciekawego trafiałeś. Tak. To się szanuje. Dobra. No to myślę, że możemy przejść chyba do tych paczek za 25k, co? Dobra. Tak, za 25 najpierw, tak? Tak, 5 paczek za 25. Dobra. Tak, lecą? Tak, jedziemy. Leci, dobra, on też. Nie, bo miałem najpierw za points otworzyć i mi się coś pomyliło, ale już przeklikałem się na końcu. Dobra, coś się święci. Ale nie ma tego walkoutu. No dobra, tu już trzeba będzie obserwować tych zawodników. Mam jakiegoś Jarsteina na początku z ekranów, więc pomijam. Dobra. I zobaczmy. I teraz trzy narodowości może będą. A Jezu, dwie są, ale tu...
Mam jednego Niemca, Francuza. No nie wierzę. Wszystkich mam po dwóch, wiesz? Ale mam Chelsea. O, mam Chelsea, zawodnika Chelsea, Giroud. Okay. O, więc jest pierwszy punkt. Okay. Ty masz walkout, okay. Ja mam Chelsea. Dobra, ale poczekaj, bo ja tak jeszcze patrzę. United nie ma. Szybka analiza, nie, no nie. Cel narodowości, farbowane. A, farbowane włosy. No nie. No powiem tak. No. Teraz temat rzeka do Cristante, on tak wygląda dziwnie. Cristante, tutaj ten André Carillo. Ale co, Cristante czy Carillo zweryfikować, bo nie wiem. Z Carillo, bardziej Carillo, André Carillo. Wydaje mi się, że André Carillo ma. Carillo, jak się go pisze? Przez K czy przez C? Przez C. Przez C dwa razy R. No okay. I według mnie jest. Carillo, no wiesz co? O, no. A to nie są jego naturalne? A zobacz brudkę. Dobra, ja bym to chyba zaliczył, nie? Dobra, to zaliczamy. To też zaliczamy w takim razie. Dobra. Farbowany Janusz. Sekundeczkę. Czekaj sekundę. Tam już ciszy sobie telefonik. Tak, już jej dzwoni. Bo też Tergenta nie powinien być trafiony. Dobra. Nie miał być Ter Stegen, tylko Lehmann, jakiś tam ikona. No dobra. To lecimy z drugą? Tak, już. Okay. No, to jeszcze sekunda. Okay. Ja tutaj wiesz, wszystkie końce muszą, wiesz. Zero waste należy do takiego ruchu, nie? Jak zero waste, wszystko tam. Dobra, lecą. Dobra, to lecimy z drugą paczką. Lecą końce, przepalane końce. Boże, jak ja tego nie lubię. O matko. Już nie mam ekranów. To pominę. O! Nie użyję kolejny walkout, Janusz. Ja czekaj, kto to jest? Okej, okay, a teraz tu? Inform! Ale bez... O, proszę. No ale to nic mi nie daje, nie? Niestety. No, informa nie mieliśmy. Tym razem patrzę te narodowości, ale... Jest dwóch Francuzów, dwóch Niemców, a nie ma trzech! Ja mam... I dwóch, no bez kitu, dwóch Hiszpanów, dwóch Francuzów, dwóch Niemców. A Jezu, no niestety, nic nie mamy tutaj. No ja też no nie. Dobra. Nie, to biorę, wszystko wysyłam na listę. Ale... Nie, no nic nie ma. No nie, nie, ma. Nie. A jeszcze ta Albania, Boże, tą Albanię trzeba obserwować. Dobra, trzecia paczucha, lecimy? Tak jest. Dobra, to lecimy z trzecią paczką za 25 tysięcy. No i zobaczmy. Okej. Okay. No i... Co najwyżej ekrany, to Chile to będzie Leverkusen czy Barcelona? Leverkusen, Aranguiz. Dobra, no ale może ta narodowość będzie? Jest, narodowość, Argentyna. 3. Okej. Nice. Jadło. Marszerano. Pięknie. Ja czasami wieczorami. tutaj mam dwóch Francuzów, dwóch Włochów, no znowu mam pecha z tymi narodowościami. Ale jeszcze ten, w ogóle coś nie możemy w Premier League się wstrzelić, nie? Nie mamy ani czegoś. To znaczy, no ja mam tego, wiesz, Giroud miałem, ale z United nikogo. Dobra, Giroud trafiłeś już, dobra. No, tu już no nie, no nic nie wykombinuję, Albańczyka też tutaj nie widzę. Farbowane włosy już mamy zaliczone, Ucelka nie ma. A jeszcze Polak. W ogóle nie patrzę na farbowane, ale już trudno, tego nie zweryfikuję teraz. Farbowańca. O, proszę. Ale dobra, to co, lecimy dalej, to jest chyba już przedostatnia za 25. Czwarta paczuszka za 25. Tak jest, okej. Okay. No dobra, zobaczymy, może teraz na jakiś walkout by się przydał, tak dla widzów, ale też widzę, nie, na ekranów nie mam. Walkout już był po mojej stronie, także na spokojnie. No i to dwa miałeś, to dlatego. A walkout? Tak, dwa miałeś? Nie, jeden. Okej, dobra, no i spokojnie. Czekaj. No nie, no kurczę, znowu mam dwie narodowości, czyli dwóch Brazylijczyków. Dwóch Hiszpanów. Nie farbował. Ten też nie. Kurde. Ale kolejny zawodnik z Chelsea, A on z Realu, no, możemy zaliczyć czy nie robi. Bardzo? No nie, no to ale blisko, też lubię, ale lubię Real Madryt. To trzeba było zgłosić przed. No dobra, to nie, ale to już tak patrzę, no nie. No dobra, mam nadzieję, że w parcie za 100 kawra, czego co narodowości mnie uratują. Dobra, lecimy ostatnia. Jeszcze sekunda, Quixel poszedł. Dobra. I lecimy ostatnia. Dobra. No to powiem ci, że ja mam dwa punkty na razie, a ty? Też, walkout i trzy razy ta sama narodowość. Walkout i trzy razy ta sama narodowość, okej, no dobra. Okej, mamy ekrany. Okej. I teraz jakie? No to chyba Future Stars? O, mnie też są co najmniej ekrany. Nie. Jezu, ikona chyba! Nie. Nie, błagam. Niemiec? Błagam, żeby to była ikona. Ikona! Ikona! Co to jest? Luther Mateusz Bejot! Luther Mateusz! 93! 93! Niemożliwe to jest, nie. Ja pierdzielę! Troll poleciał teraz, to jest niemożliwe. Nie! Jezus Maria, powiedz! Dziewięć, kocham cię! Prawie na Mateusza trafiłeś, tak? Jezu, 93!
Nie wierzę w to. Matko, ile on będzie warto? On jest z 2,5 bajki, z 3 może, nie? Matko nie, boska! Nie, ja już sprawdzam, ja już sprawdzam. Naprawdę? 2 miliony ponad? 2,300, no 2,200. Ja 200. Pierdzielę! To jest hit! No to jest hit! Czy to jest twój najlepszy traf w FIFA 20? To jest chyba jeden z takich historycznych w ogóle. Jezus Maria, a w ogóle patrzę, jest ten walkout, ale coś zabiało, ale, nie? Ale nie wiem, myślałem, że Kloze jakiś lamus czy coś, nie? No ja też, ja miałem w głowie właśnie Kloze, nie, że to może, albo ja bardziej, nie, o Kloze nie myślałem, myślałem o Lemanie, nie? A o Leman, no. Lothar Matthäus. I to prime. Ja pierdziele, 93. Ty, ale muszę cię zmartwić, nie ma ikony na naszej liście. O nie, to z czego ja się cieszę? No tam, zarobiłeś sobie 2,300, nie? Okej. Okay. A, już trudno. Dobra, przeżyjesz, nie? Myślę, że już tak, myślę, że już. Ja pierdzielę, patrzę na narodowości, jest znowu Francja dwóch Hiszpanów. Niemiec i Niemiec, Niemca też. No niestety, ja, no jakiś to... Niemiec, kurde. O kurde, aż głos straciłem. O ja pierdzielę, ale nie wierzę w to, ikona FIFA Bingo. Ale jaka jeszcze do tego, w sensie, wiesz. No, ja to jest spektakularne. Ja się trafiłem Litmanena i się, wiesz, cieszyłem mocno, ale to 300 tysięcy, tak. A tu 2,300, ty już możesz, wiesz, składną wybudować za to, nie? Nie ma pytań. No kurde, ja właśnie na Hulita tak zbierałem, nie? No, to chyba ci pomoże, nie? Chyba ci pomoże. Ale to. Najpierw chyba tego Mateusa sobie przetestuję. No nie, powiem ci, grałem 91 Mateus. Najlepszy, no, jeden z środkowych pomocników, jakim grałem. To, jak on szybko doskakuje, agresja, polecam, no polecam. No, czy ty tak jest mega kozakiem jest. Ja właśnie to u Toty Kante też dostrzegłem, że no. Toty Kante kozak jest, także kurde, masakra. No, że... Jestem w stanie w to uwierzyć po prostu, tylko szkoda, że ja tego nie widzę, nie? W sensie, że to nie było na przykład na moim ekranie, tak. Zobacz, delikatne, delikatne zazdro, no ale, ale cieszę się, że jestem tego, częścią tego wydarzenia, no, niewątpliwie. Piękna historia, absolutnie. No dobra. Dobrze, przed ostatnią paczką za 100 tysięcy rozumiem, że mamy 2 do 2 cały czas. Tak, jest 2 do 2. No dobra, czekaj chwilkę. Czyli czekaj. Zobaczyć. No, no mów. Zobaczyć, czy mi się kamera nagrywa. Czekaj, za 2. Okej, moi drodzy, otwieramy ostatnią paczkę, nie wiem, jak głos straciłem w ogóle, ale Bej odpowiedział, że ja nic nie trafiłem, ale ja miałem walkout, to znaczy, że trzeci punkt zdobywam. Dobra, dobra, a ja też mam walkout? Tak, no, mam a ty, ale masz razem 2 punkty. No niestety. Dobra, to co, otwieramy? Tak, ja już otworzyłem, u mnie już poszło. I masz walkout znowu, ja pierdzielę, okej. Okay. Tak, u mnie już poszło, jest drugi walkout, tylko że on nic mi nie daje. Kompletnie. Dobra, to żeby u mnie było boom, błagam, na koniec. Jezus Maria, to ty! Nie. No nie, no to nie miałeś. No nie mogłeś, no bez szans. Dobra, czekaj. Ale jest niebieski walkout. W ogóle nie patrzyłem na tych Polaków, boję się, że Polaka pominąłem. Ale u Cela możesz trafić, przecież u Cela. A trafiłem właśnie, bo niebieski, u Cel było. Ha, to mam 4 punkt. No. Dzięki, że mi powiedziałeś, bo zapomniał o tym. Widzisz. Jezu, 3, ej, Bejot, mam 3 u Cele w jednej paczce, czaisz? Czy to się liczy na narodowość? Nie, nie liczymy tego jak narodowość. Ale mam 3 Francuzów, czyli Francuzi też przechodzą dalej. Tak, tak, tak. No to nie opykałeś. Kurde, okay. Weź, zaprosił gościa na odcinek i po prostu wykorzystał go perfidnie, trafił sobie Mateusza i się ma. A nie masz farbowanych włosów? No właśnie, no nie ma tu farbowanych włosów, no nie będę tutaj ciebie okłamał. Chciałeś czekać? Ten ma tak, zobacz, kujatę, on sobie musiał tam zafarbować kawałek, nie? Zobacz, czy co to jest. A też go mam, a faktycznie tak z boku. No. No, zaliczamy, to ma. To ma, tak, zaliczamy. Dobra, no to 3. Ja tak patrzę, Albanii nie widzę, Future Starsa nie było, United też nie było. No i Polaka też nie. No dobra, czyli podsumowując, ja mam 1, 2, 3, 4, 5 punktów, a ty masz 3. Tak jest. 3 razy ta sama narodowość, farbowane włosy, no i walkout drugi, Verratti, w ogóle duplikat. Ja spoko. Okej, nie ma tragedii. Ten Stegen też trafiony, więc no jakby walkout, no był... spoko, natomiast... To był spektakularny odcinek, moi drodzy, rozwalcie system, jeżeli chodzi o łapki w górę. Bo naprawdę masakra. No i wbijajcie też do Bejota, zobaczcie, tak co jest. Tam się działo, bo było równie ciekawie. Także link do Bejota w opisie, wbijajcie, subskrybujcie. Tak. Ja myślę, Oskar, że naprawdę, jak my robimy odcinki, to jest tak dużo humoru. Ja naprawdę zostałem już naładowany taką pozytywną energią, że jadę z tym trzeba, dalej. Trzeba częściej. Także dziękujemy wam za odcinek. Trzymajcie się. Pa, pa. No i na razie.